Myślę, że poczekamy. Dzień dobry, jeżeli ktoś już jest. Bardzo miło nam wszystkich powitać. Przynajmniej już chyba jakieś 14 osób jest. Jest, tak, 14 osób. No to bardzo nam miło. My jesteśmy jeszcze chwilę przed czasem, więc jeszcze myślę, że na pewno kilka osób do nas dołączy. Tak, nie myliłem się. Witamy wszystkich Państwa. Myślę, że to jest jakby moment, gdzie powinniśmy wskazać, że to nasz pierwszy webinar, więc za wszelkie jakieś niedociągnięcia. Których nie będzie. Których nie będzie, ale lepiej z góry przeprosić. Mam nadzieję, że faktycznie ich nie będzie i będzie ten webinar stanowił dla nas wyłącznie wartość dodaną. I będziemy mogli przekazać całą wiedzę, którą gdzieś tam zebraliśmy. Żebyśmy mogli sprawdzić, bo tu nam praktycznie wyskakują informacje, że jest Państwa coraz więcej, ale chcielibyśmy się w tym zakresie upewnić, jakby Państwo mogli na czacie wskazać, skąd jesteście Państwo, żebyśmy mogli się zorientować, że raz jesteście, a dwa praktycznie uzyskać informacje, do jak szerokiego grona udało nam się dotrzeć. Może troszkę organizacyjnie. Mam przygotowaną Państwu prezentację, która będzie na pewno pokaźną częścią dzisiejszego webinaru. Druga strona, czyli ta część, można powiedzieć, która będzie bardziej częścią interaktywną, to jest odpowiedź na pytania, które od Państwa otrzymaliśmy. Dziękuję bardzo za te pytania. Bardzo ciekawe pytania. Wydaje mi się, że na dużą część z nich będziemy w stanie się odpowiedzieć. Następnie, jeżeli starczy nam czasu, no i chcielibyśmy wykraczać poza godzinę 22, jeżeli starczy nam czasu, to jeszcze umożliwiam Państwu oczywiście zadawanie pytań, jeżeli takowe tutaj nasuną się. Dzień dobry, Pani Magdo ze Zduńskiej Woli, Pani Alina ze Stargardu. Witam Panią Agę, przepraszam, z Warszawy. Pan Przemysław z Warszawy również. Czy jest już coraz więcej, nas jest ponad setkę. Myślę, że jeszcze parę chwil i zaczniemy. Pan Henryk ze Słupska, dzień dobry, Pani Katarzyna z Łodzi bądź z Łódzkiego. Tu Pan Rafał na pewno z Łodzi. Witamy również z Warszawy. Znajdujemy się w Warszawie, nieopodal Placu Konstytucji, skąd najczęściej staramy się Państwu pomagać. Gosia, dzień dobry, Pani Małgorzato z Warszawy, Robert z Warszawy. Czyli jest nas już sporo. Myślę, że można powoli zaczynać. Włączymy w tej chwili pierwszą stronę naszej prezentacji. Myślę, że wypadałoby przedstawić się. Oddaję głos mojemu gościowi dzisiaj, mecenas Wiktor Budzecki. Mam nadzieję, że chwilę powiem sobie i następnie będziemy mogli przejść już do właściwej prezentacji. Ja również wszystkich Państwa bardzo gorąco witam na tym naszym pierwszym webinarze. Ci, którzy z Państwa do nas za chwilę dołączą, no to również oczywiście również witam na przyszłość. Moje nazwisko Budzewski Wiktor, jestem adwokatem tematyką klauzul niedozwolonych i tak naprawdę w zasadzie nawet implementacją w ogóle dyrektywy 93.13, która dotyczy klauzul niedozwolonych, zajmuję się od już dawien dawna tak naprawdę. Już miałem do czynienia z tą dyrektywą, zanim została w ogóle implementowana do polskiego porządku prawnego. Bo jeszcze na studiach pisałem na ten temat pracę magisterską. Także jest to tematyka, która jest mi bardzo bliska. No i myślę, że to było naturalne, że tą kwestią zacząłem się zajmować, że ta ochrona konsumentów była tutaj stawiana na pierwszym planie. Co mogę powiedzieć, to najważniejsze, że no, mam takie wrażenie w tej chwili, że jesteśmy po pierwsze po dobrej stronie mocy i że to jednak był dobry strzał, że zająłem się ochroną konsumentów, a nie banków. Tak jak wspomniałem, moje nazwisko Budzewski, który jestem partnerem w kancelarii Kurpijewski Budzewski w Stolnicy. Specjalizuję się oczywiście w kredytach frankowych, tak zwanych spraw. W tej chwili myślę, że moja kancelaria z całym zespołem, który udało mi się przez te przeszło 4 lata zbudować,
prowadzi, myślę, że około 400 postępowań już sądowych w tej chwili. Nie da się ukryć, że dynamika rozwoju i tych spraw jest coraz więcej, ale no, mam nadzieję, że dzisiaj uda się też przejść przez kilka kwestii takich technicznych, formalnych, żeby przybliżyć Państwu, jak ten proces wygląda. I no, myślę, że 400 spraw to dużo, biorąc pod uwagę, że ja uwielbiam chodzić do sądu, jestem tą osobą, która te wszystkie 400 spraw praktycznie w sądzie prowadzi. Dobrze, w związku z tym, że już mamy 5 minut po planowanej dacie rozpoczęcia, żeby Państwa tutaj nie zanudzać, powiem może tylko tyle, że jesteśmy tutaj w dużej mierze również jako społeczność Życie bez kredytu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych członków, fanów, osób, które od dłuższego czasu zawsze nas obserwują, jak i są osobami, które są dzięki nam, a może poprzez również naszą, nazwijmy to, nasze zaangażowanie w tej chwili na drodze sądowej, bądź już po niej. Jak sama nazwa mówi, naszym dążeniem jest po prostu życie bez kredytu. W szczególności jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z kalkulacjami, to są rzeczy, którymi ja staram się wesprzeć zarówno procesy, jak i osoby, które do nas się zgłaszają. No, 15 tysięcy osób to jest grupa stała, grupa, która w zasadzie cały czas rośnie, natomiast jest to grupa, do której myślę, że warto dołączyć, chociażby po to, żeby na bieżąco, w zasadzie codziennie być świadkiem tego, co się dzieje właśnie w przedmiocie spraw frankowych. Dobrze, tak jak powiedziałem, dziękujemy za przybycie, jest już nasza spora ilość, więc zaczynamy. Myślę, że takim bardzo gorącym tematem jest obecnie kwestia wyroku TSUE w sprawie polskiej państwa Dziubak. Wyrok to jedno, konsekwencje to drugie. Myśmy z mecenasem byli w Luksemburgu, trochę na ten temat na bieżąco i na gorąco opowiadaliśmy. Mecenas bardzo dużo opowiada również o tym, mówiąc oczywiście przenośnie na sali sądowej. No, efekty na pewno tego wyroku są i będą pozytywne. Natomiast no, nic nie pozostało innego, jak akurat w tej materii oddać głos mecenasowi Budzyńskiemu, który, mam nadzieję, bardzo zwięzły również sposób wypowie te najważniejsze elementy i argumenty, które się wiążą z tym wyrokiem, a następnie przejdziemy trochę do procedury, która wiąże się z rozpoczęciem, zainicjowaniem takiego postępowania i też omówimy trochę ostatniego orzecznictwa. Oczywiście, tak jak powiedziałem na sam koniec, będziemy odpowiadali na Państwa pytania. Także proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Faktycznie jest to wyrok, na który bardzo dużo osób czekało i mam wrażenie, że bardzo dużo sędziów również na ten wyrok czekało. W zasadzie no, wyrazem tego, że te oczekiwania były i były duże w stosunku do tego orzeczenia, było gro spraw, które było zawieszone między innymi w Sądzie Okręgowym do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tej konkretnej sprawy, a przybliżając się ramy tego konkretnego postępowania, było to postępowanie, które zostało zainicjowane tutaj przez Sąd Okręgowy Warszawski, dokładnie rzecz biorąc przez pana sędziego Gołaszewskiego, który w jednej ze spraw w sprawie przeciwko Raiffeisen Bankowi zdecydował się zadać takie pytanie, chciał ustalić jakby konsekwencje uznania klauzul za niedozwolonych i tak naprawdę skutków eliminacji takich klauzul. Co prawda, tak jak już żeśmy kilkukrotnie jakby to podkreślali, w zasadzie jeszcze zanim ten wyrok zapadł, bardzo dużo też na ten temat mówiłem, że praktycznie wiedzieliśmy, jakie to orzeczenie będzie, bo to orzeczenie, tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, ono było z góry nakierowane na interpretację dyrektywy 93.13, która no przecież jest z zasady stworzona po to, żeby chronić konsumentów, więc to orzeczenie jakby musiało być prokonsumenckie. Plus, no tak jak zresztą wynika to wprost z tego orzeczenia, ono odwołuje się do wielu wyroków, które wcześniej Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej już wydawał. Wobec tego no tutaj też wiedzieliśmy mniej więcej, w którym kierunku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pójdzie. I nie zawiedliśmy się. Bo faktycznie te głosy, które gdzieś tam padały w pierwszych minutach, że kredytobiorcy przegrali, no później wszyscy, którzy w ten sposób mówili, musieli się rakiem z tego wycofywać. No bo po wczytaniu się w to orzeczenie, ono jest bardzo jednoznaczne. To znaczy najważniejszą konsekwencją, która z niego wynika, to że klauzul niedozwolonych, jeżeli sąd odsyłający, czyli w tym wypadku no tutaj sądy polskie rozstrzygające sprawy frankowiczów, dojdzie do przekonania, że mamy do czynienia z klauzulami niedozwolonymi, to nie może ich zastępować żadnymi przepisami o charakterze ogólnym, jakimiś zasadami współżycia społecznego, rodzajem, zwyczajem, wykonywaniem umowy, tylko jedyne, co może zrobić, to zaprzestać ich stosowania. I druga istotna konsekwencja eliminacji klauzul niedozwolonych i tak naprawdę konsekwencja tego wyroku, która no też była znana, natomiast i w zasadzie ona jest oczywista, ale to Trybunał powiedział bardzo kategorycznie, że tak naprawdę no przesądza wola konsumenta. Jeżeli będą chcieli Państwo skorzystać z ochrony, którą daje Państwu dyrektywa 93.13, czyli wszystkie przepisy chroniące konsumentów dotyczące klauzul niedozwolonych, skutków tej ochrony, to sąd będzie miał związane ręce, będzie musiał wziąć pod uwagę Państwa żądania w tym zakresie i Państwa tak naprawdę prośby, które kierujecie Państwo do sądu, aby tą ochronę uzyskać. I no, w zasadzie należałoby wyjść z założenia, że każdy konsument, który pójdzie do sądu, to wręcz w mojej ocenie sądy nawet nie powinny zadawać pytań, czy konsumenci chcą taką ochronę uzyskać. No, gdyby nie chcieli, to nie szliby do sądu. Ale pytania zadają. No, zadają faktycznie, aczkolwiek też zadają takie pytania, które zmierzają do ustalenia, czy konsumenci są świadomi skutków i to bardziej uznania umowy za nieważną, ale to też do tego sobie przejdziemy. Bo tak jak wskazał akurat Trybunał również w punkcie 44, to jest bardzo istotny punkt, bowiem w tym punkcie Trybunał za wcześniejszymi swoimi orzeczeniami wskazał na znowu istotną okoliczność, odniósł się bowiem do sytuacji, w której klauzula indeksacyjna zdaniem Trybunału wiąże się oczywiście z ryzykiem kursowym, i eliminacja klauzul indeksacyjnych eliminuje de facto takie ryzyko. Zdaniem Trybunału jest to jedna z istotnych postanowień takiej umowy, które de facto definiuje tą umowę, czy to indeksowaną, czy denominowaną. I tak naprawdę pozbawienie kredytu indeksowanego, denominowanego, czyli powiązanego w jakiś sposób z walutą obcą, eliminuje również to ryzyko, czyli eliminuje ten istotny element definiujący tę umowę. I tutaj Trybunał posłużył się takim bardzo, może lakonicznym, ale według mnie bardzo wymownym stwierdzeniem, że jego zdaniem wątpliwe jest, aby można było taką umowę utrzymać w mocy. I to jest o tyle istotne, że akurat w tym konkretnym akapicie Trybunał odnosił się do konkretnej umowy Raiffeisen Banku. To był oczywiście dawny Polbank i mówił wprost, że umowa jak ta rozważona przez sąd odsyłający, także no tutaj według mnie nie ma żadnych wątpliwości, że te konkretne postanowienia po pierwsze są niedozwolone, no a po drugie, jeżeli będą uznane za niedozwolone, to cała indeksacja powinna upaść, a tym samym powinna upaść i umowa, bowiem jest ten element istotny definiujący tą umowę eliminowany z tej umowy. Tym samym tak naprawdę no, Trybunał dał nam tutaj zielone światło i dał światło sądom powszechnym do tego, żeby tę umowę unieważniać, bo tutaj też oczywiście była mowa o tym w wyroku, że jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że eliminacja klauzuli indeksacyjnej doprowadzi do upadku, i tutaj w zasadzie wracamy do tego punktu drugiego, a konsument nie powie, że on chce pozostawić
te postanowienie niedozwolone daje w umowie, żeby tą umowę dalej kontynuować i nie będzie to świadoma i taka wyraźna deklaracja ze strony konsumenta, no to sąd nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką umowę unieważnić. No, musimy również powiedzieć, że tak naprawdę to było jedyne zaskoczenie, ten punkt trzeci, czyli akapit 44 tego uzasadnienia wyroku, dlatego że to jest jakby jeden dodatkowy jeszcze, mimo tego, że jest już bardzo wiele tych argumentów dotyczących ewentualnej nieważności umowy, to na pewno zaskoczyło nas bardzo pozytywnie. W zasadzie myślę, że to jest pierwszy wyrok w ogóle Trybunału, który tak bardzo odnosi się do ewentualnych skutków, no bo tutaj jest mowa o tym, że faktycznie może to skutkować to unieważnienie umowy, co zresztą odsyłający sędzia Kamil Gołaszewski robi bardzo często, jeżeli nie powiedzieć prawie zawsze. Stąd jakby to pokazuje też, że o czym zaraz będziemy pewnie rozmawiali, że orzecznictwo wcale nie pomija takich okoliczności, dlatego że ostatnie wyroki sądu apelacyjnego chociażby w Warszawie, czy też sądów innych odwoławczych, faktycznie dosyć często, bym powiedział, że częściej niż do tej pory, prawomocnie uznają umowy za nieważne. Natomiast tak jak powiedziałem, o tym powiemy za chwilkę. Może przejdźmy teraz do tego, co wobec tego bank, jeden, który myślę w tej sprawie był najbardziej zainteresowany, czyli Raiffeisen Bank, opowiedział, czy stwierdził, że tak naprawdę zupełnie odwrócił, można powiedzieć, kota ogonem, interpretował to inaczej, pominiemy już tutaj te argumenty. Natomiast no oczywiście wiemy o tym, bo do nas docierają takie głosy, również na ten temat mecenas się wypowiadał, zresztą myślę, że każdy rozsądny człowiek jest w stanie zaobserwować również opinię rzecznika finansowego, czy innych instytucji, na przykład UOKiK-u, które wprost mówią, że brak jest uzasadnionych podstaw prawnych do tego, aby po takim unieważnieniu umowy bank mógł wystąpić z powództwem o odszkodowanie czy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Od razu powiem, że proszę tego nie mylić z ewentualnym roszczeniem o zwrot po prostu kapitału wypłaconego, czyli można powiedzieć kompensaty. Natomiast to już jest jakby kwestia zupełnie inna. My tutaj mówimy w tej chwili o powództwie za jakiekolwiek, powiedzmy, koszty tego, że klient otrzymał kredyt na podstawie, jak się ma okazać w przyszłości, czyli po wyroku prawomocnym, no po prostu nieważnej umowy, czyli takiej, która zawierała nieuczciwe postanowienia umowne, czyli tutaj bank by chciał dochodzić swoich praw, można powiedzieć, z bezprawia, czyli z tego, że stosował najpierw nieuczciwe dyspozycje umowne w swojej umowie, a następnie stwierdził, że skoro mimo tego, że tak to było, no to chciałby jednak mimo wszystko otrzymać zwrot jakichś, powiedzmy, utraconych korzyści. No tak to się niestety nie dzieje. Myślę, że te żądania odsetek tutaj też mamy opisane dosyć dobrze generalnie to jest chyba tak, że nie za bardzo jest też o czym mówić, po prostu mamy przekonanie, że nie ma takich podstaw prawnych. Rozumiem, że jest temat rozległy w ostatnim czasie, natomiast no tutaj trudno otworzyć polemikę, jeżeli no nie masz czym polemizować. Chyba przyznasz mi rację. Zdecydowanie tak. Ja tylko w zasadzie zwrócę Państwu na tą jedną rzecz uwagę, która znajduje się w punkcie pierwszym, bo to, co powiedziałeś, to jest jedna jakby oczywiście z również z podstawowych domen prawa i zobowiązań i w ogóle prawa cywilnego, że no nie można tworzyć prawa z bezprawia. Natomiast co jest też istotne, pamiętajcie Państwo, że no mamy tutaj do czynienia oczywiście cały czas z kwestią klauzul niedozwolonych i z ochroną konsumentów. Ta ochrona konsumentów wywodzi się właśnie między innymi z tej dyrektywy 93.13, która z założenia nałożyła na państwa implementujące, na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia takich regulacji, które jednak będą przedsiębiorców odstraszały od stosowania niedozwolonych klauzul umownych, no bo wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że mamy takiego przedsiębiorcę, który stosował klauzule niedozwolone i on wie na przykład, że stosował klauzule niedozwolone, był tego świadomy albo przynajmniej po jakimś czasie się dowiedział, no a jedyną konsekwencją, a w zasadzie żadną konsekwencją, no bo mógłby dochodzić
w mojej ocenie wątpliwie, ale powiedzmy, że przyjmując argumentację banków, mógłby dochodzić kapitału, który wypłacił, więc tutaj no już nie ma żadnej straty. A po drugie jeszcze mógłby dochodzić wynagrodzenia, czyli de facto odsetek umownych w tym momencie, chociażby z umowy kredytu. I niejednokrotnie, no teraz też słyszymy, że to miałyby być odsetki ustawowe, które też niejednokrotnie były wyższe niż oprocentowanie kredytów, czyli wbrew pozorom w takiej sytuacji bank byłby wręcz jeszcze zarobiony na tym, że stosował klauzule niedozwolone, miałby to wynagrodzenie wyższe, bo tak jak mówię, odsetki ustawowe niejednokrotnie były wyższe niż odsetki, niż oprocentowanie kredytu, a tym samym no, tego skutku odstraszającego nie ma, a wręcz według mnie byłby to skutek zachęcający do stosowania klauzul niedozwolonych, bo to też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że tylko na moje nieszczęście, na moje jako adwokata, no nie wszyscy do tego sądu pójdą. Wobec tego tak naprawdę bank mógłby liczyć, że 5-10% do sądu osób pójdzie i być może no, coś przegrają, a nawet jak przegrają, no to na koniec dnia i tak będą mogli dochodzić tego wynagrodzenia w odrębnym procesie. Więc jakby ten skutek byłby kompletnie martwy, ten skutek byłby niezrealizowany. No i w mojej jakby osobistej ocenie to by naruszało to podstawowe, ten podstawowy wymóg, jaki dyrektywa nakłada na nasze państwo, aby zapewnić takie przepisy, które nie będą pozwalały na stosowanie, czy będą odstraszały od stosowania tych klauzul niedozwolonych. Także tutaj no banki robią, co mogą i to też chyba to jest moment, żeby o tym powiedzieć. Banki robią to według mnie, według pewnie ciebie również, tylko i wyłącznie dlatego, żeby jak najdalej odsunąć w czasie to, kiedy państwo pójdziecie do sądu i wbrew pozorom, czy w ogóle, no bo spotykamy się z takimi głosami klientów czy osób, które nas potrafią też na ulicy zaczepić, którzy mówią, no ale jak to jest, że przecież no to banki będą mogły od nas dochodzić jeszcze dodatkowo jakiegoś wynagrodzenia, no to jakby w ogóle po co ten proces? Na papier wszystko przyjmie. No papier faktycznie wszystko przyjmie, no jest to taki przekaz, który jest teraz formułowany dosyć mocno przez banki po to, według nas, żeby odstraszyć od tych procesów, a przecież pamiętajcie państwo, że państwo realizujecie swoje uprawnienia, bo korzystacie państwo z ochrony konsumenckiej. Klauzule niedozwolone, jeżeli faktycznie w umowach są, bo no nie we wszystkich są, ale jeżeli są, to one państwo nie wiążą i to nie jest kwestia przyszłości. Te klauzule nigdy państwa nie wiązały, więc przy kredytach indeksowanych to mamy do czynienia w ogóle z sytuacją, w której te kredyty, o ile mogą obowiązywać, o ile umowy są ważne, to mamy do czynienia z kredytami złotowymi o zaprocentowaniu oczywiście opartym o stawkę LIBOR, bo jest to coś, co nie jest abuzywne, a przy kredytach denominowanych powstają bardzo duże wątpliwości, czy taką umowę w ogóle można wykonać, no bo są to jednak kredyty, a kredyt ma to do siebie, że jest celowy, nie jest to pożyczka, tylko to jest coś nastawione na cel, a cel, przypominam, do 2009 roku, jakby wszystkie zobowiązania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musiały być realizowane w złotówce, więc te cele musiały być oczywiście wyrażone w złotówce. No, nomen jeszcze tytułem tylko takiej krótkiej dygresji. Najlepsze jest jeszcze to, że akurat ten Raiffeisen, który tak mocno straszył na różnych konferencjach prasowych, po pierwsze następnego dnia zaczął przepraszać, a już w ogóle matematycznie to trzeba powiedzieć, że LIBOR, który jest w umowach probanku, już nie istnieje. Że ten LIBOR zniknął jakiś czas temu i tak naprawdę bank stosuje teraz zupełnie inną stopę referencyjną, ale to już tak na marginesie. Okej, przejdźmy do kolejnego ważnego zagadnienia, zresztą też płynącego z Państwa pytań. Czyli byśmy chwilę przeszli po tym całym procesie, procedurze, którą należy rozpatrzyć, żeby rozpocząć w ogóle postępowanie sądowe. Tutaj tak pokrótce tylko jeszcze mamy taki wykres dotyczący zmiany wysokości w ogóle kursu na przestrzeni ostatnich lat. Ja chciałem tylko tyle zauważyć, że różnego rodzaju teorie banków na temat stabilności tego kursu, no tutaj ten wykres nadaje kłam i jak widać trend jest rosnący.
Teraz tak, jak pozwać bank? Przede wszystkim trzeba znaleźć odpowiednią kancelarię, która w sposób kompleksowy będzie w stanie pomóc. Tutaj Państwo sami już w stanie zapewne zastanowić się, jaki sposób obrać na wybór kancelarii. Myślę, że zanim się w ogóle wykona takie, powiedzmy, poważniejsze ruchy, należy zwrócić się z prośbą o analizę umowy. Najlepiej by było, żeby to była kompletna analiza. Przyznam, że w związku z tym, że się tym zajmuję, to zauważyłem, że od ostatniego czasu, zresztą w ogóle w tym roku, jest ogromny przyrost chętnych osób do wykonania analizy. Od razu przepraszam, jeżeli ktoś nas słucha i jeszcze nie otrzymał analizy, czeka przez jakiś dłuższy okres, natomiast no, staramy się w ciągu tygodnia te sprawy zamykać i wysyłać te kompletne analizy. To się bierze stąd, że po prostu staramy się przygotować analizy bardzo kompleksowo, pełne. Staramy się je, no, to jest analiza na kilkanaście, nawet czasami na 20-30 stron. Jest to na pewno bardzo istotne, żeby podejść do tego profesjonalnie i żeby klient, nawet zanim się zdecyduje, to faktycznie wiedział, co dotyczy. Znaczy dokładnie wiedział, w jakiej sytuacji jest i czy następnie również ma jakiekolwiek szanse na to, żeby prowadzić to postępowanie. No może co do zasady jest tak, że te klauzule są abuzywne, natomiast trzeba jednak zbadać wszystkie okoliczności, stąd też pytania, które zadajemy przed taką analizą. No i następnie oczywiście jest proces, nazwijmy to już taki stricte techniczne, logistyczne, też bym to nazwał, czyli mam administrację wszystkimi środkami dowodowymi, które muszą później być przez adwokata złożone w sądzie, czyli zarówno próba zdobycia zaświadczenia dotyczącego historii spłat, czyli jest przygotowany wniosek, na podstawie tego wniosku bank jest zobowiązany do wydania zaświadczeń dotyczących historii spłat, historii zmian oprocentowania i innych danych, które są nam potrzebne do przygotowania szeregu analiz. No, to od razu na marginesie powiem, że to trzeba zrobić jak najszybciej, dlatego że no, w tej chwili obserwujemy, że są banki, które nawet wprost mówią, że taki czas rozpatrywania takiej sprawy to jest 30, a nawet usłyszałem od jednego z klientów, że 60. Więc jakby trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest istotny element, dlatego że w zasadzie bez tego trudno dowodzić roszczenie co do wysokości. No ta reklamacja, umówmy się, na dzień dzisiejszy jest składana, ona jest bardziej proforma z uwagi na to, że bank nigdy żadnych roszczeń nie akceptuje. W zasadzie zawsze odpowiada to samo, niezależnie co będzie napisane w reklamacji. Czyli jak zdobędziemy te dokumenty, ta procedura zostanie wypełniona, trwa około miesiąc, następnie odpowiednie służby, tak to nazwę, zabierały się za wyliczenia różnych, nazwijmy to, argumentacji, pod argumentację prawną różnych analiz. No i to jest tak jakby ta część administracyjna, która w zasadzie sprowadza się do tego, że przeprowadzenie tego typu procesu po prostu wymaga profesjonalnej wiedzy prawniczej oraz ekonomicznej. No i w zasadzie też istotnym jest to, że stawiamy bardzo na jakość, ale też na czas przygotowania takich pozwów, stąd bardzo często formujemy się w grupy po to, żeby jak najmniej rat się przedawniło, z uwagi na to, że w tej chwili no, praktycznie każdy kredyt jest zaciągnięty przed 2010 rokiem, co powoduje, że w zasadzie wszyscy kredytobiorcy mają już część rat albo nawet już kilka lat przedawnionych, a szkoda tego, bo bankom właśnie na tym zależy, żeby te raty się przedawniały. Dochodzimy do momentu złożenia pozwu, oczywiście opłata sądowa 1000 zł, opłata 17 zł za pełnomocnictwo od każdego powoda, czyli 34 najczęściej, jeżeli są dwie osoby. I tutaj jak najbardziej, to są jeszcze te dokumenty, o których wcześniej mówiłem, czyli jak wygląda, oczywiście to jest tylko pierwsza strona tej analizy, ale widać, że ona zawiera akurat w tym przypadku ponad 20 stron, czyli tutaj wskazanie tych klauzul abuzywnych, ewentualnie inne klauzule, nie tylko te przeliczeniowe, bo również zdarzają się indywidualnie, tak na przykład w mBanku, ustalanie odsetek bez stopy referencyjnej, refejzenie pierwotnym, też taka sytuacja miała miejsce, czy też inne kwestie związane z ubezpieczeniami chociażby. No tutaj to jest omawiany wniosek, czyli wzór, reklamacja,
Chyba wszystko mają Państwo przygotowane z danymi i z instrukcją, co należy zrobić. To są wyliczenia, jedne z wyliczeń do poparcia wartości przedmiotu sporu. No i tutaj już chyba mecenas najlepiej będzie potrafił opowiedzieć, co się dzieje dalej. Tak bardzo. Ja faktycznie zwrócę uwagę też jeszcze na to, że te analizy, które przygotowujecie, są dla mnie też niezwykle przydatne, bowiem osoby, z którymi ja się później po takiej analizie spotykam, są bardzo mocno wyedukowane. Zresztą wiele osób z Państwa jest naprawdę bardzo mocno wyedukowanych i bardzo świadomych przede wszystkim tego, co się wydarzyło i niejednokrotnie dlaczego tak się stało. To jest o tyle istotne, że w trakcie postępowania wiele osób, na przykład przy takich spotkaniach, gdzie próbujemy sobie odtworzyć, jak to było i jak to się w ogóle stało, że Państwo zawarliście taką konkretnie umowę, a nie inną, dużo osób wychodzi z takiego założenia, że wszystko wiedziało, wszystkiego było świadome. Natomiast w trakcie tej naszej rozmowy okazuje się, że rozpatrujecie to Państwo przez pryzmat tego, co wiecie już dzisiaj, no co oczywiście jest bardzo, bardzo mylne i być może wprowadza nawet trochę zamieszania do postępowania, bo moment, który nas interesuje, to jest moment przed zawarciem umowy, to co się działo, i moment zawarcia umowy. Czasami oczywiście interesują nas również zawierane aneksy, jakie były, bo tak jak było w jednym z ostatnich postępowań, którymi zajmował się tutaj warszawski sąd. Tam była rozpoznawana kwestia aneksu zmieniającego walutę z kredytu złotowego na kredyt powiązany z walutą. Natomiast to są oczywiście kwestie istotne, ale rozważamy tak naprawdę moment zawarcia umowy i moment ewentualnie zawarcia aneksów. Jeżeli chodzi o to postępowanie, to faktycznie to, co powiedział pan Kamil tutaj przed chwilą, to co powiedziałeś, to te wyliczenia, te reklamacje, one są jakby istotne z punktu widzenia prowadzenia postępowania, z tego względu, że pozew czy powództwo musi być udowodnione tak co do zasady, jak i do wysokości. Tak? Czyli to są dwa elementy, które są dla nas istotne. Co do zasady, no to jest faktycznie typowo moja działka całego zespołu prawniczego, który mówi, dlaczego uważamy, że te umowy są nieważne, dlaczego uważamy, że postanowienia są niedozwolone, dlaczego uważamy po prostu, że te umowy są nieuczciwe i ostatecznie dlaczego uważamy, że roszczenia, których dochodzimy, mają poparcie w przepisach. Natomiast drugi element, który jest bardzo istotny w postępowaniu cywilnym, to jest wskazanie wysokości tego roszczenia. I teraz, aby ustalić wysokość roszczenia, no to po pierwsze potrzebujemy bardzo często informacji z banku i to jest też ten plus, bo to zaświadczenie, które jest pozyskiwane, ono jest dokumentem z banku, bank się pod nim podpisał. Jest takim poświadczeniem, z którym ciężko później pełnomocnikom banku w jakiś sposób dyskutować. I tu pozwolę sobie na jedną anegdotę, gdzie pełnomocnik banku, taki zadowolony z siebie, próbował wytknąć nam błąd, że coś zostało źle policzone, że coś nie zostało wzięte pod uwagę. Przy czym no, w mojej odpowiedzi usłyszał, że to są wyliczenia sporządzone właśnie w oparciu o ich zaświadczenie, a to zaświadczenie, które otrzymaliśmy, tych informacji w ogóle nie zawierało, także nawet bank nie był w stanie prawidłowo przygotować dokumentu. To jest tak naprawdę bardzo rozbudowana historia spłaty ze wszystkimi zmianami, czy oprocentowania, kursami i tak dalej, czy ubezpieczeniami. Czy bank nie potrafił, czy po prostu celowo przedstawił niewłaściwe, niepełne bardzo często, co się zdarzało, teraz już mniej, ale wcześniej się zdarzały z zaświadczenia. To jest jeszcze druga strona medalu. Natomiast wiadomo, to tutaj jakby tak tytułem naprawdę jeszcze chwilę na temat tego wniosku, bo to mi się nasuwa. Naprawdę wydaje się, że wniosek to jest bardzo prosta rzecz, ale w ostatnich doniesień od klientów, którzy są w tym banku, naprawdę banki robią ogromne problemy, żeby w ogóle przyjąć wniosek. Dzisiaj miałem telefon, że pani w Banku Millennium została odesłana do siedziby na Żaryna, bo powiedziano, że nigdzie indziej od niej takiego wniosku o wydanie
historii spłat, co jest po prostu potwierdzenie, to jest jakby absolutnie obowiązek banku, żeby wydać takie potwierdzenie w formie tabelarycznej, to jest ustawy, wynika z przepisów ogólnych. Także tutaj chciałem tylko powiedzieć, że banki już na tym etapie widzą, że bronią się w jakiś tam sposób dziwnymi ruchami. Natomiast no wiadomo, że efekt jest po prostu taki, że i tak na koniec dnia dostajemy to zaświadczenie. Po prostu kwestia jest tego, żeby jak najszybciej otrzymać i to zawsze jest dlatego istotne. Może przejdźmy teraz już do procedury, zaraz będziemy mogli omawiać. Bardzo często pojawia się pytanie, jak długo trwa proces sądowy. No my nigdy nie potrafimy odpowiedzieć tak naprawdę. To fakt. Ja bym bardzo bym chciał powiedzieć, że to postępowanie potrwa pół roku, rok, nawet 3 lata, tak? Ale żeby być w stanie konkretnie określić tą datę. No na chwilę obecną, zresztą ani wcześniej, ani zakładam, w przyszłości tego określić nie będziemy mogli. Być może nowelizacja procedury cywilnej coś w tym zakresie zmieni, ale to potrzebujemy na pewno do tego czasu, bowiem ta procedura już obowiązuje, natomiast zanim przejdziemy przez kalendarze sędziów, którzy teraz potrafią wyznaczyć termin kolejny za 3-4, czasem i pół roku nawet, to jeszcze trochę wody upłynie. A tym samym ta procedura, gdzie jest przewidziany plan rozprawy, który faktycznie sędzia będzie musiał ze stronami przejść i ustalić wszystkie postępowania, wszystkie wnioski dowodowe, zarówno co do świadków, jak i dokumentów, wydać odpowiednie zarządzenia, postanowienia, kiedy kto ma się ustawić i po prostu ustalić plan rozprawy. I chyba nawet mniej więcej już pierwszy raz w kodeksie postępowań cywilnego ma prawo mniej więcej określić, jak on widzi okoliczności, tak? Czyli ja nie powiem z tego, co przynajmniej wynikałoby, może nie wprost, to jest taka nadzieja, że sąd też będzie mógł prawdopodobnie już się odnieść do tego, co widzi w tej sprawie i jak mniej więcej planuje prowadzić, pod jakim kątem. Do tej pory sąd nigdy nie mówił, nie ferował żadnego, można powiedzieć, nawet nie usunował nic, co dotyczyłoby wyroku. Teraz prawdopodobnie, być może tak to wynikało, być może będzie już wcześniej. No, mówię o tym nie bez kozery, dlatego że być może będzie tak, że kiedy bank będzie wiedział już mniej więcej, na czym stoi sąd w danej sprawie, być może będzie chciał wtedy mediować. Do tej pory oczywiście 4 lat sobie to mówimy i nigdy jeszcze nie doszło nawet do jakiejś rozmowy na ten temat. Wręcz teraz już sami uważamy, że szkoda na to czasu, natomiast jakby no w perspektywie zmiany w zasadzie tej procedury, która się zmieniła 2 tygodnie temu, być może przyniesie to kolejną korzyść wytoczenia powództwa, czyli dzięki temu, że powództwo będzie wytoczone, może banki po prostu, znając już jakieś wstępne stanowisko sądu, wiedząc, co ich czeka, być może będą chciały skrócić czas tego trwania procesu, co oczywiście my jesteśmy zawsze otwarci. I jeszcze jedna rzecz, która też ja zauważyłem akurat, która może wpłynąć na skrócenie okresu tego przedawnienia, to jest to, że jeżeli będzie to możliwe, to sąd ma obowiązek wyznaczania rozpraw dzień po dniu. I to jest ciekawa zmiana, która w zasadzie przy niektórego rodzaju bankach, gdzie są wyznaczani świadkowie, którzy tak naprawdę świadczą nie wiadomo na jaką okoliczność, to znaczy już niektórzy sędziowie pomijają nawet dowód tych świadków, bo oni nie byli ani przy zawarciu żadnej umowy, bo mało powiedzieć, są świadkowie, którzy byli zatrudnieni w bankach po całej akcji kredytowej, pracują wręcz tam kilka lat. I oni niby mają świadczyć o tym, jak ta umowa była zawierana, bo tak jak powiedział mecenas, sąd bada co do zasady dzień zawarcia umowy, ewentualnie etap przed zawarciem umowy, a nie to, co później ten pan czy pani po 10 latach w tym banku robią. Nie za bardzo to kogokolwiek interesuje. Natomiast no, my tu postawiliśmy w zasadzie jakąś taką orientacyjną datę, 2-3 lata. No powiedzmy, że możemy za to wziąć pewnego rodzaju odpowiedzialność, że raczej to powinna być taka średnia, mediana. Natomiast to nie jest tak, że to są procesy jakoś strasznie skomplikowane z perspektywy, powiedzmy, prowadzenia dużej ilości tych spraw. Natomiast z perspektywy tego sposobu bronienia się przez banki, właśnie wskazywania świadków, którzy proceduralnie powinni być przesłuchani, ale
nic nie wnoszą do sprawy. No być może też sąd znajdzie sposób, zresztą już znajduje sposób na to, żeby skracać tą procedurę, no bo nic nie zmieni faktu, że klauzula jest abuzywna. Tak? Ona po prostu jest i tyle.